O, pęka coś. Czy to dupa pęknie u hejterów? Zobacz, zawala się stara kopalnia. O. Czy pada u nas? Nie, nie pada u nas. Cały dzień pogodnie było. O, to jest logo. Jakieś to HQ to było logo, po prostu Q. Presence. In-game. To jest gotik, stary. Nie. To jest gotik. Ty, czekaj, leci. Co jest? To wygląda jak Nintendo. Uspokój się. Będzie piękny. No. Patrz to. Welcome to the Valley of Mines, an immense penal. Nie, no to wygląda jak. O, teraz się wyrenderowało. The orcs, the only undefeated enemies of the kingdom of Arthur. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter how insignificant. Ale widać ich ruchy, że są. Patrz, takie te ruchy, stary. Te ruchy są normalnie 1:1. Ale wiesz, to miał być remake, a nie remaster. To create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed the creation of the barrier, trapping everyone inside. U nas, słuchajcie, z racji tego, że mamy internet survivalowy, polowy, o Boże. Co się pośmiejesz? The old camp is satisfied with the current situation. O, to jest pod bramy. Torus, czy nie? Nowy obóz, kopiec rudy, no. Fajnie, fajnie. U nas to może gorzej wyglądać, bo jak mówię, mamy internet survivalowy i nam się... Fajnie wygląda, dobrze to wygląda. No tu to z tym światłem dobrze wygląda. No Gomez, nie, Gomez wygląda jakby ci chciał sprzedać stary, nie powiem co. Kamienice. Co on tam gada? Nie myślałem, że tam jakieś dźwięki. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities. Zrób nam zdjęcie, jak oglądamy pokaz, Patty. Rich in all its diversity, lives out its own rhythm. O, bubr. All this gives the impression that this world can exist without prayer. Co się dzieje? Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this open world. Kurde, boję się, to jest zderzenie dwóch rzeczywistości, czyli nowoczesnej gry z oczekiwaniami jednak do gry retro. Understand their inner motivations and earn their respect by completing a series of elaborate quests. To jest na początku. How you solve or handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all, the game will always respond appropriately to your decisions. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character progression. Overcome your opponents using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance or learn the arcana of melee. Remember that each type of weapon behaves. Kurde, boję się cokolwiek tutaj powiedzieć, bo ja myślę, że będzie się i tak fajnie grało w to. Ale właśnie, czy to będzie fajne obiektywne granko? No to nie będzie obiektywnie fajne, to będzie fajne, bo będziemy doświadczać tego, nie wiem, że coś wymyśliliśmy, jakieś doświadczenie i będziemy chcieli je przeżyć. And expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. Ale po pierwsze, nie, na pewno nikomu bym nie powiedział, że ma to kupować i tym bardziej w preorderze, stary. To taką grę to może... Ale jak to wytłumaczyć osobie, która jest na przykład gigafanem Gothica i czekała na to w długo? No i tak kupi. Wiesz, to ciężko powiedzieć. And a variety of modern features. Patrz, jak on idzie. Ej, spinanie się w Gothiku. Było coś takiego? Nie było. Ej, no jak Ryzen 2 wygląda? Aha, brawo. Graficznie fajnie, ale mechanicznie nic nie pokazali. Trzeba zrobić tak, jak jest ten mem. To te chłopaki tak ty podjarani i ty musisz tak zrobić, że pokazują potem. Ja później tak siedzę, no. Ale no nie wiem, odnośnie tego goticzka to nie porwało mnie jakoś, nie?
I w ogóle wyobraźcie sobie, że my tą grę widzimy po raz pierwszy i w nią nie graliśmy. To by nigdy w życiu bym jej nie kupił po czymś takiej prezentacji w 2024 roku. Mogłaby wyjść trochę 15 lat temu z taką sprawą. Trochę nieudolnie zrobili ten początek intra. No, zajęcie intra na pewno było fajnie zrobione. Dobra, druga, kolejna najważniejsza rzecz. Skąd wiemy, bo oni podobno zapewniali, jak jeszcze w ogóle zaczynali tam to robić, że będzie polski dubbing. O. To musi być, bo sobie nie wyobrażam. Jak nie będzie, to stary gra do kosza idzie. Oni w ogóle, oni jak w tym trailerze, jak oni pokazywali rozpoczęcie, nie, czyli te intro, to powinno być coś takiego, stary, po angielsku, taki przecięty ekran i nagle stary lektor mówi kolejne zdanie po polsku, potem po niemiecku, że wiesz, uderzyć w nostalgię tych osób, które i tak to kupią, bo to jest siła, ta społeczność. Po prostu streamy 3 tam, wiesz, że multiple language, nie? Że tam będą dubbingi. No to tyle, moi drodzy, no. Myśmy się odpalili dzisiaj, tak naprawdę, bo tutaj mówię, Pati, dawaj laptopa, nie interesuje mnie teraz, musimy zobaczyć to, muszą mieć reakcję. Dobra, pierwsze wrażenia, proszę powiedzieć. Ja bym powiedział, że proszę, masz podoba mikrofon. Podoba mi się na pewno graficznie, o wiele lepiej zostało to zrobione. Znaczy widać, że jest to rzeczywiście na etapie takim... To może puszczę w tle, żeby było, nie? Okej. Myślę, że jest nieco pełniejsza gra, tak mam wrażenie. Animacje są drewniackie, ale mam wrażenie, że one muszą być takie drewniackie. Znaczy to jest najfajniejsza część tego, że one są drewniackie właśnie, te animacje. Kolory, bardzo ładne. W ogóle te lokacje są po prostu dobrze odwzorowane. Na zasadzie one są rzeczywiście jeden do jednego tam, gdzie były. Na zasadzie jakbyś biegał sobie po tym świecie, to nie jest tak, że coś jest przestawione. Nie jest nowy kamp, zobacz, tak. No. On wygląda dobrze. Wszystko to wygląda naprawdę fajnie, ale tutaj widzę najwięcej zmian, szczerze, pojawiło się właśnie w tym obozie. Zobacz, jakieś takie te. W zasadzie to są takie, jakby tacy odklejęcy by robili, nie? Moimi odrzami wyobraźni to tak nie wyglądało. Ja myślę, że to właśnie... Ale te domki super, że takie tak, rozwalone i tak dalej. No ale wiesz, to są statyczne obrazy tak naprawdę i tam gra światło. Ale... No, to Diego wygląda. Ale Diego zawsze był taki trochę taki, kurwa, bagno, taki, takie jak ludność romska. Ten combat system, zobacz, w zasadzie ja on dalej nie wiem, primitywnie. Znaczy on wygląda tak, że masz jakieś tam niby ruchy, góra, dół, nie? Ale no nie wiem, czy to będzie na zasadzie tak AD, czy co? Fajne bagienne ziele, zobacz. Właśnie tu jakieś, zobacz, tam opiłki były, tu jakiś mag, tam widziałem, że... Gdzie wrzut? Widziałem, że ta magia w ogóle jakaś była, tylko ta magia też tak... że z karabinu żeś nam napierdzielał. Więc kreaturki wyglądają ok, chociaż nie wiem, dlaczego to wygląda, jakby miał jakieś tam... Chociaż to wygląda trochę podobnie jak ten z pierwszej części gry, ten ścierwojak. No co, stary obóz wygląda bardzo ładnie. On biega trochę po kraka, ale no bez biegał trochę jak po kraka, więc spoko, nie? Fajne ale efekty. On ma movement w Gothica 3. On tak biegnie. Ale zobacz, patrz. Pokażcie, jak on biegł tak. To nie jest komplement. No właśnie. Czekaj, tutaj. O patrz, to jest przecież ten polski piosenkarz. Dawid, on użyczał twarzy pod tą grę, co teraz taka było, demo wyszło, że oni kopiami byli, Alters. Patrz, to w ogóle fajnie wygląda, moim zdaniem, wiesz, ta przepaska, kurde, nie, ten na bagnie, tu gdzieś siedzą tacy, kurde, goście. Ja myślę, że najwięcej zmian jest w obozie na bagnie, tak mam wrażenie, tak szczerze. Tutaj drat no, na początku. Trochę eleksem leci. Ten. Trochę eleksem wali, no. Jak oni rozmawiają, trochę eleksem. Tak eleksowo, no. Strasznie eleksowo leci, no. To nawet nie wiem, co za lokacja, przyznam szczerze, ale to wygląda jak arena. Nie, to arena jest ta. No patrz, jak on, kurde, taki... Ale nawet niby fajnie, ale był bardzo szczupły, to nie wyglądało realistycznie, ale tak... Najgorzej, że nie ma chudu, tak szczerze, nie widać w ogóle interfejsu. I on to tak atakuje i widać, że jest jakiś target system, bo ci automatycznie przepina. Strzelanie zrobione jak z Gothiku 3. Przynajmniej on gdzie. I patrz. I ta runa w ogóle tam lata dookoła ciebie. To jest pełzacz. Fajnie wyglądają pełzacze w miarę. Te ciosy są takie mięsiste, ale takie powolne. Nie. Ej, a potem my to odpalimy, stary, i nie będzie działa anti-aliasing i ambient occlusion i to będzie takie gówno, stary, takie... No, takie... Ja się boję, że... Bo to jest na Unrealu jakim najnowszym? Nie wiem, czy na jakim, ale... No najnowszym. No to może... To może dobrze, nie? No to światło będzie dobrze wyglądać, no. Wygląda jak gówno, czy adekwatnie. A co to jest klasztor? To są ruiny jakieś? Właśnie nie wiem, to też nie mam pojęcia. To jest obozowisko. Tu tam świstak ma tam swoje obozowisko, nie? No, na Fisk, przepraszam, ma tam swoje tam
To jakieś alchemia, nie wiem czy nie mechanicznie sobie będzie poprawiać. No, to jak gówno, czyli adekwatnie do tytułu. No tak. Mikołaj, proszę, proszę podzielić teraz... Spinanie jakieś, kurczę. Ale co ja mam tu jeszcze dodać? Jeszcze znaczy, no... zauważył, tak, jakie są pana przemyślenia. Proszę Państwa, czyli wspaniale. No, powiem tak, jakbym chciał zobaczyć porządny remake gry, to nie chodziłoby mi o to, żeby remake gry z 2001 roku wyglądał jak gra z 2010 roku, a to tak właśnie wygląda. I patrząc na to, utwierdza mnie to w mojej teorii, że efekt będzie taki, że nowego gracza niezwiązanego z Gothiciem to nie przyciągnie niczym, bo to wygląda jak Alex albo jak Ryzen, czyli gry, które wyszły dawno temu, a fani Gothica i tak nie będą zadowoleni, bo to są ludzie bardzo specyficznie ukształtowani i tak powiedzą, że oryginał jest lepszy. Ergo, reasumując, dochodząc do sedna, według mnie to będzie gówno. Dziękuję bardzo. Ja bym powiedział po prostu co do Gothica. Może się pan napić. Nie, ten. Nie galwanizujcie tej żaby perlowskiej. Nie pudrujcie trupa. Nie szminkujcie tego trupa. Ja faktycznie do Gothica. Pasuje, demokracja demokracją, ale ktoś tym wszystkim musi rządzić. No właśnie. Proszę, władza ludu, demokracja, władza ludu, proszę państwa. Lud czego chciał? Lud nie chciał na pewno tego. Ale jak już jesteśmy przy temacie Gothica. O, to proszę pan Mikołaj, możesz zdradzić rąbka tajemnicy. Ale co? Odnośnie modyfikacji. Powstaje od pewnego czasu śląska modyfikacja do Gothica, czyli Gothic w całości przełożone wszystkie dialogi na język śląski. My z panem Dawidem zostaliśmy zaproszeni do użyczenia między innymi swoich głosów. Czyli na pierwszy rzut. Nie wiem, ktoś już tam wiem, że był nagrywać. Ja 12 sierpnia udaję się do pięknego piekarskiego kamienia do studia celem nagrania dubbingu. I... No nie, właśnie 12 sierpnia. Altyniu, a ty godasz na granicę po śląsku. On gorolem będzie. Musicie mi napisać tylko co mam powiedzieć. No i tyle. I może akurat ten mod do Gothica wyjdzie na odmianę. Bo żeśmy... jest koncepcja, żebym był wrzodem. Mogę tam... Idziemy tutaj połazić. No ale to... Mam nadzieję, będzie fajne. A więcej to proszę... Mają na Instagramie chyba śląski Gothic albo Gothic po śląsku, nie? Mają profil na Instagram. Nie, tam jakieś próbki są, ale takie brzmi, ale to jest takie, to nie jest przełożenie jeden do jeden tego, co było w Gothicu? Nie, tylko to jest... oni to tak humorystycznie robią. To nie jest jak na przykład Hobbit przełożony na śląski, albo tam Alicja w Krainie Czarów i tak dalej. Chociaż oni mi wysłali teksty już do odczytania, to niektóre na pewno ja będę chciał, żeby inaczej one brzmiały, no bo są takie aż, wiesz jak, głupkowate bardzo. No. Czekaj, no to mogę taki konsekwent, to Kasia idzie w ty, ale ty byś mógł w sumie trailer taki zrobić Gothica po śląsku. To już był kiedyś. Tyś już zrobił go? 4 lata temu. Ale czekaj, czy tu bezimienny gada po śląsku z Gomezem, a to nie ale to jest 3 lata. Nie, oni mają na Instagramie profil i tam chyba były. O jest, to jest to. Nie, to jest tak. Jego srogości króla Richarda ponamyrtany skazuje tego heresztanta na. Halt! Chachorze! Mam dla ciebie propozycję. Ten brief musi trafić do arcymajstra Łuconych ale Ognia. Ale to ma klimat tych jak się widzicie mu chcą wybrać nagroda. Ucini dają ci to, co chcesz. Ucini. Niech będzie. Zaniesa wam ten brief. Pod jednym warunkiem. Niech on skończy dupcyć. Ty gizdzie, pierom... Zabrzyj się! Dobra, ściepujcie go. Pierombo! Pierona! Witamy na grubie! No. Stup. Styknie, dejcie mu pokój. Raus mi stąd. No chopie, stowej. Nie udowej. No to jest taka pupka, nie? Jak... Mianują mnie Diego. A Jorzech? Mum w życiu w to ziesty lepsze. Jeżeś sanowy. Bajtel. A do mnie przynależy dbanie o bajtli. Jak se chcesz spożyć jeszcze trochę, to słuchaj się mnie. Chcesz szybko kojfnąć? Proszę cię bardzo, ty baciu loku. Rób se jak uważasz. No to jak będzie. Nie, to nie Niklas. Mam list do arcymajstra Uconych u ognia. Ja? Jakiś ucony mi go dał, zanim mnie sam wciepli. Mos szczęście, że ja nie mogę łazić już więcej do Uconych.
Ktoś inny mógłby cię ściulać i wziął się ten list. A to bestus, że ucyni dają kupa geldu, kosz dymów to jest ich pocztorzym. Większość ludzi tukej dołaby się zabić za trochę wungla. Jakbych był tobą, to siedziałbych cicho. Nikomu inkszemu niż ucunemu bych nie godał o tym liście. Chociaż jak na ciebie tak patrza, to i tak nie uda ci się do nich dostać. A cymu? Ucyni mieszkają w zamku w starym łobozie. Ino chopy od Gomeza mogą tam włazić. Kurwa, co jest nagrywania od chuja. Dziękuję ci za pomoc. Słuchaj, rób jak chcesz. Nie, no, to ktoś nie zezwał. Przynajmniej będą dwie hawajskie i cztery piwa. No. O! A można? Kim jesteś? Nazywam się Gorn. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Do zobaczenia. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Wiesz co, nie wolno. No. Rika w tle tam. To po streamie. Ojojoj, widzowie.